Witam Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Kujska, dobry wieczór. Rozpoczynamy program W Punkt, wieczorną debatę polityczną w Republice, a Państwa i moimi pierwszymi gośćmi są oczywiście politycy, politycy w studio, to już Państwo widzieli, ale jest też, są też politycy w połączeniu i od nich zaczniemy. Pani poseł Urszula Nowogórska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktor, dobry wieczór państwu. I jest też pan poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie i kandydat na prezydenta. Witamy bardzo serdecznie, dobry wieczór. Dziś wyjątkowo czołem Wielkiej Polsce. Witamy bardzo serdecznie i w studio pan poseł Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł dobry Krzysztof wieczór. Szymański, Konfederacja, dobry pan dr Piotr Kusznieruk, Lewica. Witamy dzień bardzo dobry. Serdecznie. Dobry wieczór. Szanowni państwo, to w takim razie zaczynamy od tego wydarzenia, bo ono jest ważne, jest w pewnym sensie takim przypieczętowaniem tego dnia dzisiejszego. Pan prezydent Donald Trump, prezydent elekt jeszcze, zadzwonił do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Chciał złożyć wszystkim Polakom życzenia z okazji Dnia Niepodległości i jednocześnie zaprosił pana prezydenta Andrzeja Dudę do siebie na spotkanie. Panowie mają się spotkać jeszcze przed zaprzysiężeniem, czyli na pewno to też będzie ważna wizyta, która no pewno można ją nazwać, jest traktowana przez pana prezydenta Donalda Trumpa w sposób priorytetowy. Może posłuchajmy pana prezydenta Andrzeja Dudę. Chciałem wszystkim moim rodakom przekazać także, bo zostałem o to przed momentem poproszony, najlepsze życzenia od pana prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Przed momentem dosłownie odbyłem rozmowę z panem prezydentem. Dzwonił po to, żeby złożyć życzenia w związku z naszym świętem, z naszym Dniem Niepodległości. Prosił też, żeby podziękować Polakom za wsparcie, przede wszystkim tym Polakom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, którzy głosowali w wyborach. Powiedział, że wie o tym, że znakomita większość Polaków w Stanach Zjednoczonych, Polonii, tak zwanych polskich Amerykanów, zagłosowała na niego. Ustaliliśmy też z panem prezydentem w tej rozmowie, że spotkamy się jeszcze przed objęciem przez niego oficjalnie urzędu, czyli przed zaprzysiężeniem. Szanowni państwo, to jest pewien kapitał. Takie relacje są pewnym dobrem, z którego państwo polskie powinno korzystać. No i teraz oczywiście pytanie, czy dzisiejszy rząd jest w stanie z tego kapitału, który zbudował pan prezydent Andrzej Duda, jest w stanie skorzystać. Stany Zjednoczone są naszym strategicznym partnerem i poza tym fundamentem Paktu Północnoatlantyckiego. Wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO po prostu de facto kończy ten sojusz, może nie w sposób formalny, ale faktyczny. Pani poseł Urszula Nowogórska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pani poseł, czy w tej sytuacji rząd powinien współpracować z panem prezydentem, jeżeli chodzi o obsadzenie placówki w Waszyngtonie? Przypomnijmy, że tam jest w tej chwili, jest albo nie jest, bo nie jesteśmy tego w stanie też ustalić, bo daru bilokacji nie ma, a podobno jest i w Waszyngtonie, i w polskim Senacie. Pan senator Bogdan Klich, który nie zrezygnował z mandatu, nadal chce być polskim senatorem, chce być kierownikiem placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie. Znaczy jakiś obraz nędzy i rozpaczy, który nam zafundował pan minister Radosław Sikorski. I co z tym fantem teraz zrobić? Czy to po prostu nie jest najlepsze rozwiązanie, żeby jednak porozumieć się z panem prezydentem i żeby to pan prezydent wskazał nowego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, dlatego że zdaje się, że jest jedynym przedstawicielem władz Rzeczpospolitej Polskiej, z którym w ogóle nowa administracja będzie rozmawiać po tej kanonadzie wyzwisk, obelg, które były serwowane i przez szefa polskiej dyplomacji, i przez premiera polskiego rządu i różnych pomniejszych posłów. Szanowni państwo, szanowna pani redaktor, każdy kapitał, jeżeli jest, to należy go wzmacniać. Ja się bardzo cieszę z tego telefonu, bo dla Polaków 11 listopada to jest rzeczywiście bardzo ważna data w historii. I nie tylko jako kartka historyczna, ale jako taki wymiar szeroki, podkreślający polski gen wolnościowy, który mamy jako naród. Natomiast to, że Donald Trump, prezydent elekt, dostrzegł również rolę Polaków w całym procesie wyborczym i to, że znaczna część naszych obywateli, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, na niego zagłosowała,
to też jest wymiar tego, że jako naród, jako Polska mamy u niego jakieś specjalne względy i tego nie wolno zmarnować, to na pewno. Jako Polska musimy zabiegać przede wszystkim o to, żeby te dobre relacje wzmacniać, bo to jest w interesie Polski, Polaków i całej naszej ojczyzny. Nie tylko poprzez pryzmat sojuszu, ale generalnie szerokiej współpracy. Natomiast pyta pani tutaj o kontakty już dyplomatyczne, czyli o obsadzenie ambasadora w Polsce. I pani, ja nie ambasadora w Polsce, bo to jest zadanie Stanów Zjednoczonych, polskiego w Stanach Zjednoczonych. Więc moje zdanie w tej kwestii jest takie, że pewne niedomówienia trzeba rozwiać. I może rzeczywiście warto by było jeszcze raz pewne kwestie przeanalizować, bo nie można łączyć dwóch funkcji. To jest jasno i czytelnie opisane w pewnych procedurach, o których również pani wspomniała. Więc nie wiem, czy to nie jest ten moment, żeby należało wziąć głęboki oddech i nad pewnymi kwestiami, również tymi współpracy dotyczącej pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi przeanalizować jeszcze raz. Tak, żeby podbudować czy pokazać, że zależy nam rzeczywiście na dobrych relacjach, na dobrej współpracy, nie tylko na ten moment, ale na dalsze lata, bo przecież bezpieczeństwo Polski to również w znacznej mierze opiera się na sojuszu, na kontaktach dyplomatycznych, no i przede wszystkim również na wszystkich zakupach, które jako Polska robimy w Stanach Zjednoczonych. To są bardzo istotne kwestie, bardzo ważne, ale jednocześnie bardzo delikatne i dlatego umiarkowanie tutaj, wyważone głosy są bardzo istotne. Ja się zgadzam z tym, co mówi pani poseł i rozumiem, że to jest też takie wskazanie, że tutaj jakaś refleksja powinna nastąpić, ale to pytanie do pana posła Radosława Fogla z Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, czy osoba, która przez ostatnie miesiące trudniła się diagnozowaniem chorób i różnych zaburzeń psychicznych u pana prezydenta Donalda Trumpa jest rzeczywiście najlepszą osobą do tego, żeby teraz reprezentowała interes Polski w Waszyngtonie? Tym bardziej, że ambasadorem nie będzie, tylko co najwyżej kierownikiem placówki dyplomatycznej. I nie wiem, czy z jakiegoś potrzeby zwiększenia swojego wynagrodzenia jeszcze kurczowo trzyma się w fotelu senackiego, no bo to jest sytuacja dość groteskowa, tak? Znaczy co, pan Klich teraz jest i kierownikiem placówki, i senatorem, tu pobiera uposażenie, tam pobiera uposażenie, będzie brał urlop na czas posiedzeń Senatu, przylatywał za pieniądze podatników, przepraszam, do Polski. Znaczy my już, to już tak historia byłaby normalnie śmieszna, gdyby nie była dramatyczna w skutkach, bo ona może być dramatyczna w skutkach. Tak, może i faktycznie dochodzimy już do takiego poziomu absurdu, że UNESCO by nam zaczął zazdrościć, twórca teatru absurdu, bo rzeczywiście jedna rzecz to są te wypowiedzi, te wpisy na temat prezydenta elekta. Zresztą myśmy o tym mówili na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych, kiedy pan senator Bogdan Klich miał przesłuchanie przed komisją. Zwracaliśmy uwagę przedstawicielom Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przedstawicielom koalicji rządzącej, że szanowni państwo, za chwilę w Stanach są wybory. Wy nie wiecie, my nie wiemy, nikt nie wie, kto je wygra. Jak to? Nie, przepraszam, był jeden, który wiedział, nazywał się Donald Tusk, on w marcu 2023 roku ogłosił, że Trump przegra wybory, więc rozumiem, że tutaj pan Klich był już upewniony, że tak dokładnie będzie. No. Właśnie na tym polega problem. Prorok się wypowiedział. Na tym polega dramatyzm tej sytuacji, że ta rządząca ekipa, ja doceniam dzisiaj, że pani poseł mówi, że być może tu należy wyciągnąć wnioski, być może należy się przyjrzeć sytuacji ponownie, no tylko, że to fajnie, że tak mówimy, że się tak zgadzamy, no tylko ja czekam na realne działania ze strony koalicji i rządu, którego członkiem jest partia pani poseł. To pani poseł, to niech PSL wymusi na koalicjantach. Domagajcie się tego, żeby przestać tę kompromitującą dla Polski sytuację ciągnąć. Bo rzeczywiście, tak jak mówiłem, no, postawienie przez tą ekipę wyłącznie na jedną stronę amerykańskiej polityki już wtedy było nierozsądne. A dzisiaj po zwycięstwie Trumpa okazało się dramatycznym błędem, kompletnym brakiem rozeznania w relacjach międzynarodowych. A do tego wysyłanie tam kogoś, kogo
ranga dyplomatyczna nie jest nawet do końca znana już nie tylko państwu przyjmującemu, ale państwu wysyłającemu. Nie jest wiadome, w jakiej formule pan senator Klich tam występuje. Szanowni Państwo, no ja od kilku dni staram się dowiedzieć, jaki jest status pana Klicha i no naprawdę nie jest to łatwe. No i to jest jakaś zagadka. To jest efekt bardzo widoczny, ale przecież takich jest wiele. Dramatycznej ignorancji, jeśli chodzi o prowadzenie polityki zagranicznej i tego, że postanowiono polskie stosunki międzynarodowe wziąć na zakładnika wojenki, politycznej wojenki, którą postanowili toczyć z prezydentem przede wszystkim Donald Tusk, a na jego polecenie Radosław Sikorski. Z prezydentem Andrzejem Dudą. Ja mam wrażenie, że i z panem prezydentem Donaldem Trumpem, że to już poszło dalej. No. Bo takie są efekty, ale... Że jak się coś z kimś kojarzy, czy ktoś się z kimś kojarzy, to już idzie dalej. Takie są efekty, ale w oryginale chodziło o to, żeby znaleźć sobie punkt, gdzie można się spierać z prezydentem, ponieważ prezydent mianuje ambasadorów na twardo, jest to wpisane w konstytucji, no to my będziemy tutaj taką metodą tuskową, którą pamiętamy sprzed 2010 roku, to się skończyło tragicznie. Wtedy to też wyglądało absurdalnie. Wojna o krzesło, wojna o samolot, zakończyło się to Smoleńskim. I dzisiaj te same metody, tylko na nieco innym polu, były stosowane wobec prezydenta Andrzeja Dudy, a jak widać, tak, to nie jest coś oczywistego, że świeżo wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych kilka dni po wyborach dzwoni do prezydenta któregoś z europejskich krajów składać życzenia z okazji Święta Niepodległości w tym kraju. To jest rzeczywiście znaczący gest ze strony prezydenta Trumpa. Zresztą my wiemy o tym, że w najbliższym otoczeniu pana prezydenta Donalda Trumpa są ludzie, którzy nawet niekoniecznie mają polskie korzenie, ale po prostu dla których Polska jest bardzo ważna z różnych powodów. I w panu prezydencie Donaldzie Trumpie jest takie mocne przekonanie, że to jego wystąpienie przed laty w Warszawie było jednym z najważniejszych, które wygłosił. Pan Piotr Kusznieruk z Lewicy. W gruncie rzeczy ta sytuacja, choć jest skomplikowana i momentami mówię, no i śmieszna i straszna, to ona ma też dobre rozwiązanie, bo skoro pan senator Klich nadal jest senatorem, to on po prostu może powiedzieć, że jednak jest tak przywiązany do reprezentowania swoich wyborców, chyba z Krakowa, jeżeli dobrze pamiętam, że jednak zdecydował się z nimi pozostać i w tej sytuacji... Mógłby tak powiedzieć i to by było pewnie najlepsze rozwiązanie w całej tej sytuacji. To znaczy ja powiem w ten sposób, że obecnie w przypadku Donalda Trumpa strategia polska jest dosyć... powinna być dosyć jasna, to znaczy trzeba wykorzystać kontakty pana prezydenta, które są w sposób widoczny dostrzegane przez Donalda Trumpa, jeśli chodzi o kontynuację polskiej polityki zagranicznej w Stanach Zjednoczonych. Również chcę zwrócić uwagę, że w ogóle Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych tradycyjnie głosują na republikanów. Nie, przez całe lata nie. Nie, no naprawdę. Znaczy, szanowny panie, monitorujemy tą sytuację od lat. Tam mamy kluby Gazety Polskiej. Pierwszy raz pan prezydent Donald Trump podczas pierwszych swoich wyborach wygranych rzeczywiście dostał głosy Polaków. Natomiast tradycyjnie Polacy jednak głosowali w dużej mierze na demokratów. W poprzednich wyborach pan prezydent Donald Trump, no można powiedzieć, że chyba trochę zapomniał o tym polskim poparciu, go nie uzyskał, bo się o niej nie zwracał i też przegrał. Więc to tak nie wygląda, wcale tak to nie wygląda. W każdym bądź razie no, polityka powinna być realizowana w ten sposób, że trzeba wykorzystać te kontakty, powołać ambasadora, który będzie miał dobre relacje z przyszłym rządem amerykańskim. Ale też będzie miał dobre relacje, tak myślę i dlatego o tym mówię, z panem prezydentem Andrzejem Dudą, bo w tej chwili nikt, przepraszam, no, z tych ludzi, którzy od Stalina, Hitlera, wariata i ruskiego agenta wyzywali prezydenta Donalda Trumpa, normalnie tam nie wejdzie. No, no, trzeba mieć to na uwadze. Szanowni Państwo, no, niestety w mediach amerykańskich już te słynne wystąpienie pana prorocze Donalda Tuska z Bytomia, o którym mówiłam z wiosny ubiegłego roku, już po prostu krąży, jest opisywany. Znaczy to już, ta wiedza już jest. To znaczy no więc... ten fakt zapewne zostanie zapamiętany i zwrócony. Zwróci się na to uwagę, trzeba znaleźć inne rozwiązanie, które
poprawi te relacje, więc trzeba znaleźć osobę, która będzie kontynuowała politykę, która jest możliwa do realizacji. Pana prezydenta Andrzeja Dudy, a na razie jest pan prezydent Andrzej Duda, więc nie ma kogo szukać, tylko po prostu niech kontynuuje swoją politykę i ci, którzy te różne diagnozy psychiatryczne i detektywistyczne stawiali, niech po prostu już może nie szkodzą. Nie wiem, jak to ocenia pan Marek Jakubiak. Sytuacja trudna. Sytuacja trudna, bo panowie nie zasłynęli z kultury osobistej. Natomiast ja to trochę bardziej skomplikowany sposób widzę. Ja to widzę bardziej geopolitycznie, ponieważ ja od pewnego czasu zdałem sobie sprawę z tego, że my mamy pewnego rodzaju sferę panującą nad światem. To jest taka sfera, do której trzeba się dostać poprzez różnego rodzaju konekcje, do którego stołu nawet nie dopuścili Tuska. I to jest ten establishment, który zarządza Europą, Stanami Zjednoczonymi, rękami Bidena. I proszę Państwa, oni są naprawdę bardzo oburzeni. I tutaj nie chodzi o to, że Tusk, że von der Leyen, że mają teraz nagle inne zdanie. Nie, im się świat zawalił, dlatego że ten establishment zaczyna się w Waszyngtonie, a kończy się w Berlinie. I teraz cały ten przewrót prezydenta Trumpa, mam wrażenie, że będzie szedł ku Polsce. Czyli zrezygnuje z ciężaru niemieckiego na rzecz współpracy Francji z Polską. I to jest dla Niemców zabójcze. Dlatego też będziemy spodziewali się tutaj różnych zawirowań. Dlatego jest taka, ja bym powiedział, taka dychawka naszego rządu, która nie wiedzą, co powiedzieć w ogóle. Sikorski wychodzi i mówi, nie, no super, no po prostu całe życie byłem za Trumpem, no ja już jestem sam Trumpem, a moja żona, ja nie wiem, nie, to jest. Chyba Rafał Trzaskowski mówił, że on jest taki jak Donald Trump. No, natomiast... Nie, Sikorski się od żony odcinał, panie pośle. Nie, on nigdy żona żony to nie rodzina. To jest nie jego żona w ogóle. Natomiast, proszę państwa, ten prowizoryczny rząd, który u nas jest, to jest bardzo dobre określenie. Prowizoryczny rząd nie ma żadnego planu na politykę zagraniczną. Dlatego, że po pierwsze, takie ordynarne, takie powiedziałbym w złym tonie politycznym, wyrzucanie ambasadorów bez zgody prezydenta, mając z tyłu głowy zapis ustawowy, gdzie jest wyraźnie napisane, że prezydent powołuje i odwołuje ambasadorów. Koniec, kropka. Jest to zrobione z premedytacją. Właśnie po to, żeby dywersyfikować pewnego rodzaju taki egocentryczne spojrzenie na własne partykularne interesy przez grupę społeczną, jaką grupę polityczną. Więc myślę sobie, że ten właśnie Sikorski jest dowodem na to, że można być nikim, a można być, mówię o ciężarze politycznym, a można być ministrem spraw zagranicznych, który udaje, że cokolwiek może i jakikolwiek plan ma dla Polski. Ale panie pośle, to zanim oddam głos tej panu posłowi Krzysztofowi Szymańskiemu z Konfederacji, jeszcze jedną rzecz dopytam, bo ta sytuacja jest rzeczywiście bardzo skomplikowana. Ale jakby jakiś pierwszy krok trzeba wykonać. I skoro jakby dziś widać, że być może rzeczywiście no, pan premier Donald Tusk razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami być może od dawna byli pewni, że pan prezydent Donald Trump jest już osobą kompletnie nieliczącą się i oceniali tą sytuację w Stanach Zjednoczonych no, w sposób dalece niewłaściwy. No dobra, no to teraz zobaczyli, obudzili się w nowej rzeczywistości. I przecież nie chodzi o ich interes, tylko chodzi o interes Polski. Nasz interes będzie proces pokojowy na pewno, i to już widać, jeżeli chodzi o Ukrainę. No my musimy w tym uczestniczyć. Zresztą pan prezydent Andrzej Duda mówił, że pan prezydent już podczas tej dzisiejszej rozmowy pytał go o sprawy ukraińskie. Więc to jest kwestia teraz super ważna, naprawdę super ważna. Więc być może, skoro to można wykonać i jest tutaj też no, pani poseł Urszula Nowogórska, zresztą bardzo chwalona, to już od razu pani poseł przekazuje na czacie przez naszych widzów, no, jakby no, widzi też tą skomplikowaność tej sytuacji, to, że trzeba z niej wyjść, no bo trzeba, bo jej nie można dalej przedłużać. No, no to jest najbardziej logiczny krok. Powiedzieć, dogadać się, powiedzieć, panie prezydencie, mówię teraz nie panie prezydencie Donaldzie Trumpie, tylko panie prezydencie Andrzeju Duda,
proszę wskazać swojego człowieka, który też dla nas będzie akceptowalny, na placówkę w Waszyngtonie i proszę tutaj nas wesprzeć. I to jest, to by była normalna rzecz. To by była normalna rzecz. Pani redaktor, ale komu przeskaza Magierowski? No komu, pytam się. Przecież to jest absolutnie poliglota, który jest dyplomatą z krwi i kości. On jest polskim dyplomatą. Komu on przeskaza? Otóż muszę powiedzieć, pani redaktor, że lekka naiwność przez panią przemawia. Dlatego, że pan Tusk, pan Sikorski w ogóle praktycznie o Polsce nie myślą. To jest partykularny interes polityczny. Nic więcej. Dla nich, przypomnę, unifikacja Unii Europejskiej jest celem samym w sobie. Czyli Polski nie ma. I tutaj, jak się zestawia te dwa nazwiska, to proszę o ojczyźnie nie mówić. No. Natomiast prawda Panie jest taka. Pośle, ale to jest tak, że no nie wiem, czy pan premier Donald Tusk będzie kandydował w wyborach prezydenckich. Na razie się zaklina, że nie będzie. No, pan ja bym bardzo chciał, żeby pan minister Sikorski zdaje się mocno o to walczy. Ale bez względu na to, kto będzie kandydatem Platformy, to każdy będzie obciążony, przepraszam, tymi szaleńczymi wpisami. Ja w ogóle nie wiem, po co te wpisy były, no ale ktoś... Ale umówmy się, że nie martwimy się o to, prawda? Nie, ale to nie chodzi o to. To będzie na nich też ciążyło, więc jak pan mówi, no ale jak pan mówi... Przepraszam, ja rozumiem, że pana to nie interesuje, pan jest kontrkandydat i dla pana to w to graj. No ale jeżeli zakładamy jakąś racjonalność u tych ludzi, że nawet o swoje interesy troszczą, no to jest w ich interesie, żeby w tej chwili w tą stronę iść, no. Przegrali. Niestety przegrali. To jest zero-jedynkowe, pani redaktor. Oni założyli, że świat należy do nich. Ja tylko przypomnę, no to dobra, metody, to już jak tak założyli, to już... ...stosowane wobec Trumpa. Identyczne jak wobec naszych polityków. Identyczne. Stłamsić, prokurator, więzienie, likwidacja majątku i tak dalej. No to i tak prawda, dalej. Na dwa czy trzy tak, dni przed wyborami, to jest ten sam czy tam tydzień przed i wyborami, jeden z najbliższych współpracowników pana premiera, prezydenta Donalda Trumpa wyszedł z więzienia. Ten jeszcze inny, który był też uwięziony, wyszedł chwilę wcześniej, więc to tak mniej więcej wyglądało. Pan poseł Krzysztof Szymański, Konfederacja. Panie pośle, no to jakie jest państwa zdanie? Co z tą sytuacją zrobić? Bo zdaje się, że rozwiązanie jest w gruncie rzeczy naprawdę proste. Ono leży na stole, jest takie dość oczywiste. Tak? Znaczy, jeżeli jest w Polsce polityk, który się potrafi dogadać i ma dobre relacje, to zainwestujmy to, bo nam się to opłaci. No ale okazuje się, że może być trudno. Przynajmniej tak pan poseł Marek Jakubiak twierdzi. Tak, rozwiązanie wydaje się być bardzo proste. Premier Tusk powinien wybrać się w fascynującą podróż po rozsądek. I to by było rozwiązanie. Do Berlina. Ten status jest bardzo... Ale to myśli pan, że tam dają? Znaczy, tam można zaczerpnąć? Donald Tusk wierzy, że tam dają źródło, wszystko. Ze źródło wybija? Status jest teraz trudny do ustalenia tego człowieka, naszego wysłannika, polskiego nie, wysłannika w Stanach. Nie, na pewno jest senatorem. No tak, częściowo, ale w tej materii, która nas interesuje, tylko to jest trudne do ustalenia. Tylko stacjonuje poza ojczyzną. Tak. To jest taki ambasador Schrödingera, nowe zjawisko. I ja myślę, że tutaj ważną odpowiedzią jest co tutaj już poniekąd padło, że Donald Tusk zdecydował się na swoją korzyść polityczną, na korzyść w kampanii prezydenckiej, która już się przecież rozpoczęła. Postanowił wygenerować pewien konflikt z obecnie urzędującym prezydentem po to, żeby się na jego tle, na tle tego konfliktu, ze swoim kandydatem Platformy pokazać jako ten lepszy. I przepraszam bardzo, ale to jest według mnie zdrada interesu narodowego. Nawet jeżeli ktoś uważa, że to może jest za mocne słowo, to ujmijmy to trochę delikatniej. No na pewno jest to przeciwdziałanie interesowi, przeciwdziałanie w ogóle możliwości realizacji interesu narodowego. Dlaczego tak to nazywam? Ponieważ jakby nie było, to Stany Zjednoczone są naszym strategicznym partnerem. Są dwa ośrodki, gdzie dyplomacja polska powinna działać rewelacyjnie i bardzo profesjonalnie. Taki zabawny wpis, choć on pokazuje, jaka to jest trudna sytuacja. To jeden z naszych widzów pisze, że pan Klich będzie deportowany. Być może. Ze Stanów Zjednoczonych. Ale z Polski nie, czy ze Stanów? Ze Stanów Zjednoczonych. No, szanowni państwo, znaczy to jest... Ta sytuacja, mówię, no ona jest śmieszna, ale naprawdę dotyka spraw dla nas newralgicznych. No.
jeśli mogę. Bardzo proszę, myśl. Przepraszam, ale tak mi jakoś ujął tutaj nasz widz. Według mnie są dwa ośrodki, gdzie dyplomacja powinna działać bez zarzutu i to są Stany Zjednoczone Ameryki i generalnie Unia Europejska. Jeżeli tak jest, to naprawdę wszystkie działania naszej dyplomacji na terenie Stanów Zjednoczonych muszą być super profesjonalne. Nie możemy sobie pozwolić na to, że ani my, ani Amerykanie nie wiedzą, kto nas reprezentuje i z kim ma rozmawiać. Wielokrotnie przecież odbywa się, pani redaktor wspomniała o tym telefonie prezydenta elekta Trumpa do prezydenta Andrzeja Dudy. No właśnie, czyli prezydent rozmawia z prezydentem. Tak? Jest pewna rozmowa na konkretnym poziomie politycznym i teraz nie ma czegoś takiego, że no my wysłaliśmy zamiennika. W sumie nie do końca wiadomo, kim on jest, ale proszę z nim rozmawiać. Nie, no nie będą tam wtedy rozmawiać. Tam siedzi nasz senator. Tak, no, tam siedzi nasz senator. A senator w Stanach to jest szanowana funkcja. No, ale nie, to jest, bo to jest oczywiście tak, że te spotkania będą się odbywać. No już o tym wiemy, że nawet przed zaprzysiężeniem prezydent Polski i prezydent Stanów Zjednoczonych się spotkają. Ale przecież tą codzienną, mrówczą pracę robi właśnie ambasador razem ze swoim zespołem. Tak? To on powinien budować relacje, to on powinien chodzić, rozmawiać, nawiązywać kontakty, patrzeć, co się dzieje. No przecież to na tym polega. No i teraz jest naprawdę no, duży problem, bo te relacje oczywiście między panem prezydentem Dudą a panem prezydentem Trumpem można się spodziewać, że będą do końca bardzo dobre. Natomiast poza tym już nic nie będzie mogło być tak sprawnie kontynuowane, no bo dojdzie do prezydenta, wszystko dobrze, a później się okaże, że no tam jest, nie wiemy kim on jest, znaczy w Polsce jest senatorem, a tutaj kieruje naszą placówką. Relacje prezydentów na pewno są dobrym rozpoczęciem, natomiast nie są wystarczające. Za tym powinno coś pójść. Powinna być administracja, która zajmuje się właśnie dyplomacją, właśnie budowaniem relacji, właśnie pozyskiwaniem różnych informacji, no i całą pracą dyplomatyczną. Jeżeli tego nie ma, jeżeli tam jest no, taki chaos w zasadzie, nie wiadomo kto za co odpowiada, no to właśnie nie możemy liczyć na żadną kontynuację tej polityki, powiedzmy, jeżeli prezydent coś zacznie, tak? No to stawia pod bardzo dużym znakiem zapytania to, jak obecny rząd chce po prostu realizować interesy polskie we współpracy z Amerykanami. Wydaje się, że w tym momencie jest do tego niezdolny. I to jest, szanowni państwo, w ogóle kluczowy moment, dlatego że to jest ten moment wymiany administracji, tak? Czyli szefowie głównych działów państwa o nazwie Stany Zjednoczone po prostu się zmieniają. Więc żeby nawiązać z nimi dobre kontakty, trzeba po prostu tam być. No a jak nie ma i nie wiadomo kim się jest, no to jest problem. Ale szanowni państwo, no to właśnie, jeżeli mówimy już o nieobecności, to ja bym państwa chciała zapytać, od pani poseł Urszuli Nowogórskiej zacznę, o nieobecność pana premiera Donalda Tuska na dzisiejszych uroczystościach. Ja rozumiem, że troska o zdrowie jest rzeczą bardzo, bardzo ważną, no ale czasami, jeżeli ma się zabieg planowy, a nie związany z jakąś przypadłością nagłą, no to może należy go zaplanować poza 11 listopada. I przyznam szczerze, że nie rozumiem tej nieobecności i mam wrażenie, że ona była celowa i myślę, że bardzo wiele osób odnosi takie wrażenie, że pan premier ma problem z obecnością na uroczystościach, w których pierwsze skrzypce gra prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. No i tego już w ogóle nie można zrozumieć, bo my nie mówimy o imieninach u cioci, tylko mówimy o polskim święcie niepodległości. Pan wicepremier Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, był drugi wicepremier i jakoś panowie mogą normalnie funkcjonować. Była pani marszałek Senatu, był pan marszałek Sejmu. Wszyscy mogli razem w jednej delegacji i z prezydentem, żeby złożyć wieniec od Polaków, od narodu, ale nie mógł pan premier Donald Tusk. Czy pani poseł to rozumie? Szanowni państwo, ja akurat cały dzień uczestniczyłam w uroczystościach w różnych miejscach, więc nie byłam na bieżąco ze wszystkimi informacjami, które pojawiały się w mediach. Jak wróciłam do domu, to rzeczywiście sięgnęłam sobie do internetu i rzeczywiście tam znalazłam informację o tym, że pan premier nie był obecny i że wynika to z tego, że odbyła się jakaś sytuacja związana z tym, że miał wykonany zabieg operacyjny. Ja nie mam informacji,
czego dotyczył ten zabieg? No, zabieg operacyjny to chyba nie, bo to chyba aż tak bardzo to nie było, bo pan premier był na tyle na siłach, że wrzucał swoje zdjęcia z wnukami. Zresztą, żeby było jasne, bardzo miło, że pan premier ma dobre relacje ze swoimi dziećmi i z wnukami, ale my rozmawiamy o czymś innym. No, nie była to sytuacja, jak widzimy, zagrożenia zdrowia, jakiegoś życia. Pan premier pojutrze już normalnie będzie w pracy. Chodzi o wybór, bo to był zabieg i to jest komunikat kancelarii pana premiera, zabieg zaplanowany. No to ja się pytam, kto wpadł na taki pomysł i dlaczego, żeby zabieg zaplanować na Święto Niepodległości? Dlaczego polski premier nie może w Święcie Niepodległości uczestniczyć? Znaczy, jaki ma z tym problem? Ja nie wiem, czy ma problem, pani redaktor. No chyba ma, bo na zebraniu zarządu Platformy Obywatelskiej był parę dni temu. Wtedy sobie zabiegu planowego nie zorganizował, ale na Święto Niepodległości już tak. Ale wie pani, ja akurat nie będę obiektywna, żeby odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ja jestem pielęgniarką z wykształcenia. I proszę mi uwierzyć, dla mnie sprawy medyczne są bardzo istotne. Ja nie wnikam, jakiego rodzaju to był zabieg, czy to był zabieg głęboko, że tak powiem, interwencyjny, czy też mniej interwencyjny. Uznaję i przyjmuję do wiadomości, że skoro ten zabieg musiał się odbyć, to rozumiem, że musiał się odbyć i tyle. Natomiast w państwie polskim i premier, i prezydent mają swoje zadania i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby na jednym święcie osoby piastujące te stanowiska nie mogły się spotkać. No, więc, ale tak się dzieje. Przepraszam, więc, 3 maja nie mogły się spotkać. Mieliśmy, pamiętam też rocznicę akurat okrągłą bitwy pod Monte Cassino. Pan premier nie mógł z panem prezydentem świętować razem z ostatnimi uczestnikami tej bitwy, tylko się pojawił w Krakowie. No i teraz mamy Święto Niepodległości, on zaplanował zabieg. Ja też uważam, pani poseł, że o zdrowie należy dbać. No ale jeżeli słyszymy zabieg zaplanowany, no to znaczy, że można go było zaplanować inaczej. No mówię, no wcześniej odbywało się posiedzenie Platformy Obywatelskiej. Może wtedy trzeba było zabieg zaplanować. Myślę, że z całym szacunkiem dla Platformy Obywatelskiej jej posiedzenia są mniej ważne niż Święto Niepodległości. No takie mam wrażenie, pan poseł Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. No rzeczywiście, no trudno tutaj inaczej do tego podchodzić niż w taki sposób, że no to była, nawiązując do tematu, który poruszaliśmy wcześniej, choroba dyplomatyczna, nawet jeżeli ten zabieg się faktycznie odbył, bo oczywiście ja nie mówię o czymś nagłym, ja nie mówię, że nie wiem, komuś wyrostek wyskoczy. Nie, ale wyskoczy. Ja nawet nie mówię, że on się nie odbył, bo ja doprecyzowuję, tylko żeby ktoś nie uznał. Nie, jeżeli on jest zaplanowany, nie, to do tego zmierzam, tylko no. Chciałem doprecyzować, żeby ktoś nie uznał, że ja w ogóle twierdzę, mówiąc choroba dyplomatyczna, że twierdzę, że to było wyimaginowane. Nie, no absolutnie nie. No tylko właśnie o to chodzi. Jeżeli to nie jest kwestia, że wywalił komuś wyrostek i trzeba na już jechać do szpitala, tylko oczywiście jest to zabieg planowany. Wtedy nie byłoby żadnej dyskusji. Jeżeli jest to zabieg planowany, no to planuje się go z użyciem kalendarza. To w kalendarzu jest na czerwono zaznaczony 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości. Jak się jest panem Janem Kowalskim, to może sobie można na przeddzień zaplanować, ale jak się jest premierem polskiego rządu, to jego obowiązkiem jest być na obchodach 11 listopada, tam gdzie wszystkie władze państwowe. I naprawdę nic by się nie stało, gdyby ten zabieg został zaplanowany na jutro na przykład. I tak dobrze wiemy, że premier się nie przepracowuje, w Warszawie stara się nie bywać. No i też nie stoi w kolejkach do lekarza. I zresztą, przepraszam, żeby to było jasne, to nie jest tak, że uważam, że pan premier powinien stać w tych kolejkach, a zabiegi planowe, szanowni państwo, odbywają się poza dniami świątecznymi. To tak na i akurat marginesie. Premierowi też nie, więc premierowi to nie grozi to, co grozi wielu Polakom pod rządami pani Leszczyny, że z uwagi na to, że NFZ nie płaci szpitalom, wielu Polaków się dowiaduje, że planowane zabiegi się nie odbędą albo są przekładane. Akurat premierowi to nie grozi, więc ewidentnie było to szukanie pretekstu, żeby się nie pojawić. Nie wiem, czy to chodzi o ego pana premiera, że nie jest w stanie znieść sytuacji, w której to nie on gra pierwsze skrzypce, czy to chodzi o rzecz inną, bo to widać przy wielu różnych innych sytuacjach, że do takiego
szaleństwa doprowadzili część swojego elektoratu, a zwłaszcza Donald Tusk, który już rzeczywiście w to wpadł. On żyje, to widać po jego wpisach w mediach społecznościowych, on żyje i rezonuje tym, co mówi ten taki najbardziej krwiożerczy, hardkorowy fragment elektoratu Platformy. Być może on się po prostu bał, że ci ludzie wychowani w nienawiści do prezydenta Dudy, do Prawa i Sprawiedliwości, do wszystkiego, co nie ma związku z uśmiechniętą Polską, że oni będą mieli do niego pretensje. Że jak on śmiał w ogóle być na trybunie koło prezydenta Dudy, no, którego przecież należy nienawidzieć. No, to chyba już tutaj by się pan senator Klich przydał. Do tego oni są, ale przecież oni do tego są nauczeni. I jeszcze tylko jedno zdanie. I dlatego też niestety średnio wierzę w to rozwiązanie, o którym mówiliśmy wcześniej odnośnie do placówki w Waszyngtonie. Bo ono rzeczywiście byłoby jedyne rozsądne. Dałoby też szansę wyjścia z twarzą obecnemu rządowi. Mówią, okej, dobrze, chcieliśmy pana Klicha, był super naszym zdaniem, ale sytuacja się zmieniła. Ja myślę, że to sam pan Klich powinien powiedzieć, że się nie może rozstać ze swoimi wyborcami. Ale już mówimy o premierze Tusku. Że tak mu brakuje tych spotkań w biurze senackim. Mógłby. Że jest w sposób tak. Ale okej, mówimy o premierze Tusku. Niech to będzie informacja premiera, ministra spraw zagranicznych. Okej, zmienia się administracja, sytuacja się zmieniła, robimy krok do tyłu. To daje im szansę na dogadanie się z panem prezydentem i wyjścia z twarzą z tej sytuacji. Oni w ogóle powinni założyć wór pokutny i iść do pana prezydenta. Po pierwsze prosić, żeby... W worze pokutnym to ja się raczej nie spodziewam, żeby ktokolwiek chodził. Ale oni powinni dwie rzeczy. Że przecież ta kampania, no, która będzie prezydencka, ona będzie też przebiegać w tej atmosferze, w której... No, przepraszam, ale są w pewnym sensie ludźmi naznaczonymi przez nową administrację Stanów Zjednoczonych. Trudno, żeby nie byli. No więc myślę, że to w ich interesie też jest jakoś. No już nawet jak się nikt interesem Polski nie kieruje. Przede wszystkim powinno być w interesie polskim. Ale się nie chce wierzyć, żeby tam się nikt w ogóle nie kierował. W ich również. No tylko, że jeżeli Tusk zamieszcza to słynne zdjęcie, jak Trumpowi strzela w plecy w swojej książce, to mamy wrażenie, że tam nie ma żadnej refleksji. Tylko o czym mówię? Oni nie dość, że powinni teraz przeprosić prezydenta i robić wszystko, żeby mógł wykorzystywać swoje dobre relacje, to oni powinni już myśleć i prosić na kolanach pana prezydenta, żeby był łaskaw po zakończeniu swojej kadencji nadal wykorzystywać swoje dobre relacje z prezydentem Trumpem. I pan Piotr Kusznieruk, Lewica, ja już nie będę pytać o pana ambasadora Klicha, w ogóle nie ambasadora, nie wiem kogo, senatora i kierownika placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie Klicha, tylko zapytam o tą dzisiejszą nieobecność. To znaczy niedobrze jest, jeśli na głównych obchodach... Źle to wygląda. Nie pojawiają się, że tak powiem, główne, centralne reprezentanci centralnych instytucji państwa. No, Kancelaria Rady Ministrów powinna być reprezentowana przez prezesa Rady Ministrów. Tych wydarzeń, które pani wymieniła, jest jeszcze kilka, na których niestety pan premier nie był. Myślę, że Dzień Wojska Polskiego też był taką sytuacją, gdzie powinien się jak gdyby pojawić nominacje generalskie. Co prawda godnie go reprezentował pan minister Kosiniak-Kamysz, ale to jednak w obecnej sytuacji Polska Obronność i Polskie Wojsko jest... Czy w ogóle jakieś takie święto było? Może w ogóle nie było takiego święta? Ale to jest nienormalne. Tak? Znaczy, ja rozumiem, no, był dzisiaj pan wicepremier Gawkowski. No przecież to są kompletne, inny biegun polityki, tak? Inne poglądy. Tak. Ale jakby nikt nie ma z tym takiego problemu. Tu jest jakiś problem, który przecież nie dotyczy różnic politycznych, tylko czegoś innego. Są święta, które pokazują, że jesteśmy wspólnotą narodową, mimo podziałów politycznych. A dzisiaj pan premier Donald Tusk pisał właśnie o tym, że jesteśmy wspólnotą narodową i wszyscy musimy pielęgnować naszą niepodległość. Mamy różne, że tak powiem, różną specyfikę polityczną, ale jesteśmy wspólnotą. Są święta, w których powinniśmy uczestniczyć razem i pokazywać. No, Święto Niepodległości jest takim świętem, które pokazuje, że Polska w tragicznej sytuacji, praktycznie rzecz biorąc bez szans po zaborach
nie było szansy pojawienia się polskiej państwowości, a jednak się udało i można to traktować jako niezwykle... I też w tym procesie relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, relacje osobiste, a nie formalne, były super, super ważne. To tak państwu cały czas przypominam. Ale też umiejętność się wielu polityków ponad podziałem. Oczywiście, to też ta umiejętność w związku z tym, no, współdziałania. Trudno, też ludzi o kompletnie innej wizji. Tak jak pani poseł powiedziała, też trudno mi się odnieść do sytuacji zdrowotnej, bo jej po prostu nie znam. No to jest nie, ważne. Ale nikt z nas nie zna. Ale no mamy kilka kolejnych wydarzeń po sobie, w których nie mamy okazji obserwować. W zasadzie jedynym wydarzeniem, w którym widzieliśmy prezydenta i premiera razem, to było powołanie rządu. No nie, później jeszcze rząd obradował pod przewodnictwem. I był też rząd, no, obradował pod przewodnictwem pana prezydenta, więc mieliśmy tą radę gabinetową. Więc no powiedzmy, że trzy sytuacje znajdziemy. Zrozumiem, że ze Stanów Zjednoczonych pan premier już nie mógł za bardzo uciec, bo to by było już... To były takie sytuacje, jedyne sytuacje naprawdę nie do uniknięcia. Pan poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie, no to do pana pytanie o dzisiejszą nieobecność pana premiera. Ja to się dziwię, że państwo się dziwicie. Dlatego, że Donald Tusk nie bywa tak naprawdę często na tych. On nie traktuje tego jako obowiązek. Natomiast ja myślę, że on ma z Ameryką jakiś kłopot. Dlatego, że przypomnę państwu... No i z 11 listopada ma jakiś kłopot. No tak, ja zaraz wytłumaczę. Więcej natomiast rzeczy mu się źle państwo, kiedy Donald Tusk odmówił Obamie budowy tarczy w Redzikowie? Czy to nie był przypadkiem Independent Day? 4 lipca, to nie był 4 tak. lipca? To był 4 lipca. Amerykanie odpowiedzieli nam 17 września, że wojska wycofują z Polski. Chciałem się państwa też zapytać... Ale przepraszam, panie pośle, tam była jeszcze wcześniej rozmowa z poprzednim prezydentem, z prezydentem Bushem. To się pojawia, została pierwszy raz zacytowana w serialu Reset. Bo w Stanach Zjednoczonych jest, szanowni państwo, taki zwyczaj, że rozmowy prezydentów są spisywane i później po iluś tam latach można się zapoznać. To w ogóle nieznane, bo u nas wszystko ma być tajne i pod kluczem. Ale pamięta pan, że wtedy pan premier Donald Tusk bujał, przepraszam, że użyję takiego słowa, pana prezydenta George'a Busha, juniora, i ten mu powiedział, ale zaraz, co ty w ogóle chcesz tej tarczy, czy nie chcesz? Znaczy wyczuł sprawę. A propos tego kompleksu amerykańskiego, czy pamiętacie państwo, kiedy mają ogłosić prezydenta, kandydata na prezydenta? 7 grudnia. A pamiętacie, co 7 grudnia się stało? No co się stało? Pearl Harbor, proszę państwa. O, no to, ale to już widzę, pan analizuje tak bardzo mocno. Mówię jak jest. Amerykanie, ale to myśli pan, że to aż tak? Nie, chyba nie. Kandydat na prezydenta Platformy będzie podobną katastrofą jak Pearl Harbor. I Amerykanie będą w to wmieszani jak nic. Natomiast nasz święto naszej niepodległości też, my mamy poniekąd niepodległość dzięki Stanom Zjednoczonym Ameryki. No właśnie. I ja mówię cały czas, gdzieś ci Amerykanie z tyłu głowy Tuska są jak jakiś kompleks i on cały czas tak deprecjonował każdego kandydata. Wydawało się, że jest to u niego już tak w miarę poukładane pod jednym warunkiem, że Kamala Harris byłaby prezydentem. Natomiast teraz świat im się zawalił i powiadam, ja słuchałem dzisiaj takiego wywiadu, proszę państwa, gdzie facet całkiem poważnie mówi, oni nie odpuszczą Trumpowi. Oni Trumpowi nie odpuszczą. Ten establishment jest na tyle silny, że Trump jest do tej pory w niebezpieczeństwie. I proszę państwa, to jest tak jak tutaj. Każdy w tym establishmencie prawa używa tylko wtedy i tylko na bazie tego, co rozumie, albo jak je rozumie. No być może ta walka jakaś tam cały czas się w Stanach Zjednoczonych będzie toczyć, ale też powiedzmy sobie szczerze, że to zwycięstwo pana prezydenta Donalda Trumpa jest zwycięstwem... No, piorunującym. Piorunującym, porażającym, zdecydowanym. A wygrała tylko tam, gdzie można było oszukiwać. Więc tutaj w ogóle nie ma żadnej dyskusji i myślę, że jednak też zaangażowanie bardzo dużego biznesu w poparcie dla pana prezydenta Donalda Trumpa tu też jest miało pewne znaczenie. Ale dobrze, znowu, tak, to prawda. Zresztą zdaje się, tak chwilę przed wyborami pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, pani Melania Trump, udzieliła wywiadu
z telewizji Fox News i tam mówię o tym, że właśnie po tym zamachu i później takich próbach, które też się pojawiały, które zostały tam unicestwione, tak to nazwijmy, no, zupełnie inaczej zaczęli funkcjonować i ona sama wybiera bardziej no tak przewidywalnie tak, miejsca, ostrożność, w których ma się pojawić, właśnie dlatego, że nie czuje się bezpiecznie, to też myślę dość znaczące, no ale dobrze, powracamy do polskich spraw, pan poseł Krzysztof Szymański, Konfederacja, nieobecność pana premiera. Jest pan zaskoczony? Może tak zapytam. Absolutnie nie jestem zaskoczony. Poważnie? Do niedawna funkcjonowało. Nie, a powiem panu, że ja myślałam, że jednak będzie. To już tłumaczę, jaka jest moja perspektywa. Do niedawna funkcjonowało takie powiedzenie, że dwóch Donaldów w polityce to za dużo. No teraz tak. Widać, że funkcjonuje powiedzenie dwóch przywódców w Polsce to za dużo. Chodzi o to, że Donald Tusk nie może sobie pozwolić na to, żeby stanąć obok prezydenta Andrzeja Dudy, ponieważ tym samym legitymizowałby prezydenta Andrzeja Dudę w oczach swojego elektoratu. Nie może sobie na to pozwolić. I pani redaktor używa takich sformułowań, że przecież to jest nielogiczne, przecież to jest nieracjonalne. Ależ to jest bardzo logiczne i bardzo racjonalne. Jeżeli to jest tak, jak pan to opisuje, to jest szajba. Ja użyję takiego słowa, bo ono jest najbardziej precyzyjne i dla wszystkich zrozumiałe. Żeby zacytować klasyka, w tym szaleństwie jest metoda. Tak, i właśnie, w tym szaleństwie jest metoda i teraz o tej metodzie. Bo to jest bardzo racjonalne i bardzo logiczne. Tylko, że różnimy się punktem wyjścia, bo my mamy Polskę w sercu, my uważamy, że interes Polski to jest nasz punkt wyjścia. Natomiast jeżeli ktoś wychodzi z założenia swojego interesu politycznego, to jest uzasadnione, bo Donald Tusk jest już w kampanii prezydenckiej. Robi wszystko, co się da, żeby albo zwiększyć szanse swojego kandydata, albo zmniejszyć szanse kontrkandydata. Powiem tak, rezerwuar tych silnych razem mam wrażenie, że jest dość ograniczony. Już oj, nie lekceważyłbym tego. Tutaj bardzo dobrze zostało powiedziane. Że to nie jest tak, że no, jednak, żeby zostać prezydentem, trzeba też, przecież o tym cały czas mówi PSL, zgarnąć trochę tego środka. A ten środek myślę, że nie jest zainteresowany taką szajbą. No, znaczy, to jest już też męczące. Znaczy, ja rozumiem, że jest dużo osób, które oczekują takiej ostentacyjnej nienawiści i pogardy. Tak? Znaczy, takie jest oczekiwanie dużej grupy. Ale też ja bym nie przeceniała jej rozmiarów. Ja myślę, że pan premier Tusk już ją ma. Że to są już jego zwolennicy. Jasne, to na pewno. No. I tutaj bardzo dobrze zostało powiedziane, że to jest pewne pokolenie czy elektorat wychowany w nienawiści. Naprawdę super to oddaje sprawę, ponieważ no, jak się na to patrzy, to dokładnie tak to wygląda. I być może teraz oceniamy, że nie jest to większość społeczeństwa polskiego. Być może. Natomiast widać, że siły Platformy intensywnie pracują nad tym, żeby tak się stało. Czyli żeby przerabiać kolejnych, przepraszam, tak, na tą modłę, tak? Wszystkie. Mamy nie tylko w Stanach Zjednoczonych Ameryki, mamy wojnę pomiędzy obozem patriotycznym, a obozem ojkofobicznym, który odrzuca i nienawidzi wszystkiego, co jest nasze, patriotyczne, w tym przypadku polskie, tak? I ten obóz ojkofobiczny stara się również zohydzić wszystkie nasze tradycje, wartości, ludzi, którzy się do tego odwołują, ideologie, które to przywołują, Marsz Niepodległości. No przecież to jest jedna z inicjatyw, która ma chyba najwięcej negatywnych etykietek przypinanych ze strony właśnie środowiska Donalda Tuska, TVN-u i innych tego rodzaju, czy Gazety Wyborczej, innych tego rodzaju ośrodków. Totalne oszczerstwa i kłamstwa właśnie po to, żeby coś zdyskredytować. No a myślę, że to też warto podkreślić, że Marsz Niepodległości jest pokazem tego, że można się zjednoczyć pod biało-czerwoną. Dzisiaj mieliśmy tego dowód, że różne ośrodki, różne organizacje, różne powiedzmy partie nawet, tak, mogły iść w jednym marszu, bo jednak interes ten polski, naszego państwa, naszego narodu jest czymś absolutnie nadrzędnym. I tego ja, Donald Tusk nie państwo, rozumie. Spoglądam tak na komputer, bo też czytam, to państwo wiedzą, że czytam, śledzę to, co państwo wpisują i wiem, że
bardzo wielu tych, którzy OBE ogląda nas teraz na YouTubie, jedzie z Marszu Niepodległości autokarami czy jakimiś innymi środkami do domu. I bezpiecznej drogi. Bo tutaj widzę, że Państwo też budzą na program. Bardzo się cieszymy, bo pewno to zmęczenie rzeczywiście po tym dzisiejszym dniu było bardzo duże. No ale dobrze, to w ekspresowym tempie. Pani poseł Urszula Nowogórska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pani poseł, czy jak pani ocenia, czy dla wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego Rafał Trzaskowski to jest kandydat, który jest do zaakceptowania? W drugiej turze. Doceniamy to wystąpienie. Dobrze, to już ma pani kolejne prawdopodobnie gesty sympatii. Powiem tak, pani redaktor i szanowni państwo, na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Centroprawica i prawica pokazała, jaką dużą rolę odegrała w wyborze Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. To też jest wyraźny sygnał na to, że bardzo ważne zaczynają być dla obywateli korzenie, tożsamość, wiara, rodzina, te wartości nadrzędne, o których również mówi Polskie Stronnictwo Ludowe. I powiem pani tak, że dzisiaj, szanowni państwo, kiedy mówiłam na uroczystościach w swoim okręgu tutaj na południu Małopolski, między innymi na Górze Jastrząbka w gminie Laskowa na cmentarzu wojennym, czy też w gminie Limanowa, w mieście Limanowa, tam mówiłam, że Wincenty Witos mówił o prawdzie, której należy się domagać i prawdę, którą należy nazywać po imieniu. Więc ja nie odpowiem na to pytanie, pani redaktor, bo nasi wyborcy mają zupełnie inny system wartości również, który niejako jest wpisany w tą centrum. No dobrze, ale pani poseł, jak im pan Trzaskowski powie, że teraz właśnie będziemy ściągać krzyże, no to przyzna pani, no przecież ma pani doświadczenie ze swoimi wyborcami. Ja rozumiem, że w grupie wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego mogą być różni ludzie, ja to rozumiem, no, ale pani opierając się na swoim doświadczeniu, to jak pani ocenia? Powiedzą, pomysł, Rafał, ściągamy razem z tobą. Powiem pani, jaką miałam sytuację w moim biurze poselskim. Właśnie po tym wydarzeniu, kiedy tam padło to zarządzenie, że ściągamy, chowamy symbole religijne. Przyszedł do mnie do biura poselskiego bardzo niezadowolony wyborca z pytaniem, dlaczego my na to pozwalamy. A ja mówię, bardzo pana proszę, niech pan zamknie za sobą drzwi, spojrzy na drzwi i zobaczy tam krzyż, który wisiał będzie cały czas. My wartości nie zmienimy, więc nasze przekonania przeczą temu wszystkiemu, o czym ten pan, który przyszedł do mojego biura, mówił. Więc wisieć będzie krzyż, pani redaktor, u mnie w biurze. A niejako również w przekonaniach, ci, którzy mnie znają doskonale. Chyba, że będzie taka ustawa, która zabroni pani tego krzyża, a jak pani go nadal będzie miała w swoim biurze, to okaże się, że pani nie może pobierać finansowania na biuro poselskie. Wie pani co, ja bym była, w ogóle bym nie była zdziwiona. W ogóle. Żadna ustawa, pani redaktor, żadna ustawa nie może regulować przekonań i spraw sumienia. Żadna ustawa. To zobaczymy, czy nie tak może. Tak mówi prawo, tak jak je rozumie pani poseł. Zobaczymy, czy nie może. Znaczy, inaczej powiem. Mam nadzieję, że nie zobaczymy. Ale obawiam się, że takie plany też są. Pan poseł Radosław Fogiel, krótko, pan premier Jarosław Kaczyński, pan prezes mówił dzisiaj, że z tej wypowiedzi wynikało, że PiS ogłosi swojego kandydata przed 7, choć nie wiem, czy się należy do tego 7 grudnia jakoś szczególnie przywiązywać. No, pan premier tak wypowiedział i tyle. No. To prawda, w ogóle nie należy się przywiązywać do tego, co mówi pan premier Tusk. To już chyba wielokrotnie się o tym przekonaliśmy i faktycznie jedyna pewna rzecz 7 to jest rocznica ataku na Pearl Harbor, jak słusznie zauważył pan Marek Jakubiak. Tutaj państwo, nasi widzowie, się różne inne wydarzenia cytują. A my rzeczywiście przedstawimy swojego kandydata już niedługo, bo to będą naprawdę ważne wybory. To są A wybory... już niedługo to znaczy przed 7? Nie powiem teraz konkretnej daty. Nie chcę też być łapany za No to inaczej. Przed słówka. Platformą czy po Platformie? Niezależnie od Platformy. A, niezależnie. To, co będzie robić Platforma, jest dla nas niespecjalnie pod tym względem akurat istotne. Istotne jest dla nas tak to, mówią, żeby móc przeprowadzić kampanię wyborczą. I też o tym wielokrotnie mówimy, też apelujemy do naszych wyborców o wsparcie, o wpłaty, bo ta kampania, żeby była skuteczna, po prostu będzie również kosztowała. Ale pan ja chciałem podziękować. Pan minister Domański uznał, że państwo pan minister sobie nie z, bez pan minister nie zgodnie z prawem wstrzymał nam wypłatę subwencji, no więc sami państwo widzą, no walka z opozycją już
przyjmuje tego typu rozmiary. Ale z jednej strony chciałem trochę podziękować pani poseł Nowogórskiej, bo to była taka trochę zakamuflowana w moim przekonaniu deklaracja jednak, że trudno głosować się w drugiej turze, zwłaszcza na kogoś, kto ma zupełnie inne wartości niż wyborcy PSL-u. Chociaż, tu już trochę uderzę w tony mniej poważne, nie wiem, czy państwo widzieli popularny od wczoraj, oczywiście wygenerowany przez sztuczną inteligencję, filmik w mediach społecznościowych pod tytułem Donald Trump, ale jako Rafał Trzaskowski, w kontekście tych zapowiedzi Trzaskowskiego, że on jest teraz Trump. I tam Rafał Trzaskowski mówi, że teraz wszędzie będą krzyże, będą to największe krzyże, będą złote krzyże i będziemy umieszczać je wszędzie. Więc ja też nie zdziwię się, jak Rafał Trzaskowski tak się zmieni. A kiedy będzie kandydat Lewicy? Myślę, że na początku grudnia. A czyli taka kumulacja. Ale no bo to przychodzi, przychodzi po prostu taki czas, w którym no, trzeba podjąć już jasną decyzję. Też prawdopodobnie będą realizowane prawybory na Lewicy. W związku z tym myślę, że to jest taki czas zbieżny, ponieważ już myślę, że od 1 stycznia zacznie się taka gorąca kampania wyborcza. Mimo, że oczywiście termin kampanii jest znacznie wcześniejszy, ale myślę, że to jest ten czas, gdzie, nie wiem, 12, 7... No właśnie, ale to będzie, bo to będzie kampania, która też będzie krótką kampanią, to powiedzmy tak naprawdę, dlatego że przecież od 1 stycznia żadna kampania w Polsce nie ruszy. Ona ruszy najwcześniej od połowy stycznia, to tak mniej więcej będzie wyglądać, więc no, nie znamy daty wyborów, ale ta kampania będzie krótką kampanią. Ja powiem w ten sposób, wszyscy będą chcieli przed, że tak powiem, przerwą bożonarodzeniową ogłosić tą kandydaturę, żeby ta kandydatura w domach była... Jeszcze się przegryzła przy Wigilii, tak? Przegryzła się przy Wigilii. No dobrze, ale ja nie będę pana Marka Jakubiaka pytać o kandydata, bo pan Marek Jakubiak już się zgłosił wcześniej. Tak. No, ale ja zapytam w takim razie o to, jak przewiduje pan Marek Jakubiak, jak będzie duże to grono konkurentów. No, ja myślę, że w pierwszej turze ze 12 będzie. Natomiast tak liczę, 12-14. Natomiast dla Lewicy mam propozycję, 1 maja dobra data jest. Więc... Trochę może być późno. Tak. Nie wiem, ale natomiast, tak mi się wydaje. No, natomiast co do istoty, proszę państwa, no, mnie już męczą po prostu. Wzięliby się w kupę, ogłosiliby tych kandydatów i koniec tego tańca chocholego. No. Polska, szkoda mi Polski, kurczę, już powinniśmy dzisiaj dyskutować, już otwarte dyskusje powinniśmy prowadzić na temat programów, powinniśmy na temat przyszłości Polski i roli prezydenta w przyszłej Polsce. I myślę sobie, że prezydent powinien być inicjatorem konstytuanty i powinniśmy uporządkować ten temat. Nie może bowiem być tak, że Polską rządzą ludzie, którzy nie przestrzegają konstytucji. I pan poseł Krzysztof Szymański, Konfederacja. Konfederacja swojego kandydata zgłosiła, więc nie będę pytać, kiedy jako zgłosi. Pierwsza. Tak, natomiast czy to nie jest tak, że właśnie ta kampania... No przez to, że będzie krótka, to też będzie taka bardzo... Nie wiem, jak powiedzieć, agresywna. Każda kampania wiąże się z jakąś agresją, ale być może ta będzie szczególnie też naszpikowana jakimiś działaniami, no, które już w Polsce niestety przez ostatnie miesiące widzieliśmy, a myślę, że nikt z nas nie chciałby ich oglądać. Nie wiem, być może ten człowiek, który twierdzi, że jest prokuratorem krajowym, będzie jednym z kierowników sztabu jednego z kandydatów. No, to jest prezydenta. Prawdopodobne. To jest prawdopodobne. Czy ta kampania będzie agresywna? Absolutnie nie. Czy ta kampania będzie agresywna? Prawdopodobnie tak. Natomiast mnie niepokoi coś innego, że ta kampania będzie bardzo marketingowa, PR-owa. I to jest to, o czym powiedział poseł Marek Jakubiak, że my już teraz powinniśmy rozpocząć poważną debatę nad wizją Polski. Nie stać nas na marnowanie czasu. I mnie również irytuje, że pozostałe partie zachowują się trochę jak turecki sprzedawca lodów. Jak ktoś oglądał takie filmiki, tak daje, zabiera i wyciąga z kapelusza. Ten kandydat jednak nie i chowa z powrotem. Ten nie. I takie sądowanie. I ostatecznie skończy się to tym, że wszystkich dogoni ten termin ustawowy już, który wymusza ogłoszenie, rejestrację kandydata i będzie bardzo mało czasu na rozmowę o Polsce.
I niestety, no, ale kampania oprze się na hasłach, spotach, reklamówkach. Kampania w Stanach Zjednoczonych teraz miała jeszcze dodatkowy element, to znaczy podmiankę. Jaką podmiankę? No podmiankę kandydata. No mieliśmy w Stanach Zjednoczonych... My byliśmy prekursorami. Ostatnio, ostatnia platforma. No właśnie mówię, że my też, że kampania poprzednia w Polsce, czyli prezydencka i kampania amerykańska teraz miała podmiankę. To, więc jeszcze panie takie... Redaktor, to ja tutaj... Panie redaktor, gdyby wtedy w Polsce nie było podmianki, to nasz kandydat Władysław Kosiniak-Kamysz miał szansę wejścia do drugiej tury. A to prawda, tylko teraz widzicie, jakim błędem było zgodzenie się Platformie na tę podmiankę. Ale słuchajcie, ale teraz tak sobie myślę, słuchając państwa wszystkich w studio, że może warto postawić inną tezę, a to może kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie w drugiej turze. Kto z państwa będzie popierał naszego kandydata? Z mocy ustawy, żeby no ja się rozumiem, tam ale państwo w ogóle nie chcą zgłosić kandydata, no więc tu, jest jakaś inna sytuacja. Jedno zdanie tylko, że też bardzo ciekawe jest to, że zupełnie w innym temacie prekursorem stała się Konfederacja, bo ja chciałbym zauważyć, że teraz wszyscy chcą robić prawybory. No nie, nie poprzednio... wszyscy, bo Prawo i Sprawiedliwość chyba nie robi prawyborów. A ja nie wiem. Rozważaliśmy, ale nie będziemy. No, już się pojawiały takie informacje, że mają być prawybory, ale się chyba wycofali. Choć się zgłaszają działacze, i to nawet bardzo znani Platformy, którzy twierdzą, że jak były kiedyś prawybory, to one były ustawiane. I żeby nie było, ja się z tego nie śmieję, to jest fajne, dobre i wtedy działacze partyjni mogą się zapoznać. No nie, no jak są ustawiane, to nie. To ale tak, fajne. No to można poznać wtedy, na przykład, no przecież Sikorski, Trzaskowski się ze sobą różnią, tak, między sobą. No to można poznać trochę więcej szczegółów dotyczących ich wizji, ich jakiegoś programu. Panowie podobno, szanowni państwo, się nienawidzą. Ale to jest taka informacja, przynajmniej... Ja przecież te przewybory są ustawione pod Trzaskowskiego. Ja się dziwię, że Sikorski w ogóle w to idzie, żeby drugi raz przegrać. Raz z Komorowskim, teraz no, nadzieja umiera ostatnia, ale szanowni państwo, my stawiamy kropkę. Pani poseł Urszula Nowogórska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Tam chodzi o to, że Sikorski jest o centymetr wyższy od Trzaskowskiego. No to będzie ból. No będzie pan siedział ale za takie słowa, jak Trzaskowski będzie takie decydował. Oficjalne mierzenie i ważenie kandydatów. Znaczy to normalnie to zawodnicy, ale tutaj rozumiem... Pan poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie i kandydat na prezydenta i w studio pan poseł Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję pan poseł bardzo. Krzysztof Szymański, Konfederacja, pan dziękuję. Piotr Kusznieruk, Lewica. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, krótka przerwa, a tak w zasadzie nawet płynnie przechodzimy już do rozmowy z panem profesorem Ryszardem Legutko, od dziś kawalerem Orderu Orła Białego. Za chwilę.